Na tym filmie ze statystyki matematycznej pokażę Wam, jak wykonać poprawnie w programie MS Excel test zgodności chi kwadrat na zgodność typowo z rozkładem normalnym. Gdy mamy następujące dane zapisane w postaci przedziałów, gdzie tu jest początek przedziału, tu jest koniec przedziału i mamy liczebności tych przedziałów zapisane, możemy sprawdzić, czy takie dane w postaci przedziałów mogą być uznawane za zgodne z rozkładem normalnym. Czyli raz w hipotezie zerowej w tym teście zapisujemy, że dany rozkład empiryczny jest zgodny z rozkładem normalnym, a w hipotezie alternatywnej zapisujemy, że jednak ten rozkład nie jest zgodny z rozkładem normalnym. I teraz tak, ten test chi kwadrat będzie bazował na statystyce chi kwadrat, gdzie liczebność empiryczną, czyli ni, mamy już podaną. Dla każdej liczebności empirycznej musimy wyliczyć, ile wynosi liczebność teoretyczna i podstawić do tego wzoru na statystykę chi kwadrat. Zaczynamy od tego, że musimy nasze wartości końców każdego przedziału, jeżeli mamy dane w postaci przedziałów, to zawsze standaryzujemy końce przedziału. Jak są po prostu wartości x, czyli dane punktowe rozdzielcze lub indywidualne, to po prostu standaryzujemy te wartości. My musimy te wartości końców każdego przedziału zestandaryzować, żeby ostatecznie mieć wartości teoretyczne liczebności, ale skąd je wziąć? Te, powiedzmy, wartości do standaryzacji. Musimy pamiętać o tym, że w naszym zadaniu może być podany, do jakiego rozkładu normalnego porównujemy, już o zadanej średniej i znanym odchyleniu lub też o nieznanych parametrach. I teraz, jeżeli mamy nieznany wynik średniej i odchylenia standardowego, przechodzimy do obliczenia właśnie tych parametrów, jakie wychodzą na podstawie naszych danych. Tu mamy początek i koniec każdego przedziału, tu jest liczebność każdego przedziału. Na początek musimy wyliczyć środek każdego przedziału. Będzie to średnia arytmetyczna z początku i końca przedziału, czyli to są liczba, która znajduje się na środku każdego przedziału. Te wyniki mamy zapisane i zgodnie ze wzorem na średnią arytmetyczną każdy środek przedziału musi być przemnożony razy liczebność danego przedziału i na końcu interesuje nas w liczniku tej średniej suma. Czyli te środki przedziału mnożymy razy liczebności i tu zapisujemy wyniki. Mamy liczebność, środki przedziału, wyniki i na końcu interesuje nas suma. Suma tak podpisanej kolumny jako środek przedziału razy liczebność wchodzi do licznika średniej arytmetycznej, ale żeby mieć średnią arytmetyczną, tą sumę musimy podzielić przez liczebność, ile wszystkich mamy zbadanych jednostek, wtedy otrzymamy wynik średniej. I ta suma podzielona przez liczebność daje nam średnią równą 22 i potrzebujemy drugi parametr, który nazywa się odchylenie standardowe, gdzie od środka każdego przedziału odejmę średnią, potem te różnice podniosę do kwadratu, potem jeszcze każdą z tych różnic do kwadratu przemnożę razy ni i dopiero na końcu sumuję, żeby potem podzielić przez liczebność łączną, na końcu wyciągając pierwiastek. Brzmi trochę skomplikowanie, ale wystarczy po kolei to wykonać. Czyli zobaczcie, od każdego środka przedziału, czyli tych liczb, odejmiemy wynik równy 22 i tu zapiszemy te wyniki. Potem każdą z tych różnic, którą tutaj mamy zapisaną, podniesiemy do kwadratu zgodnie z tym, co jest pod pierwiastkiem w tym wzorze na odchylenie standardowe. Każdą z tych różnic podnosimy do kwadratu, mamy wyniki. Jeszcze trzeba będzie przemnożyć te różnice do kwadratu, przemnożyć razy liczebność, czyli zgodnie z tym zapisem te liczby przemnożę razy te liczby i mamy wyniki. Nas interesuje suma tak podpisanej kolumny. Będzie to licznik pod tym pierwiastkiem i dzielimy przez łączną liczebność zbadanych jednostek, czyli 200.
Jeżeli podzielimy tylko sumę tak podpisanej kolumny przez to, ile mamy zbadanych jednostek, czyli 200, otrzymujemy dopiero wariancję. I wyciągając pierwiastek, czyli podnosząc do potęgi 1, 2 lub pisząc formułkę równa się pierwiastek z 32,8, otrzymujemy odchylenie standardowe. W tym momencie możemy przejść z powrotem do naszego testu zgodności chi kwadrat, bo mamy już znane parametry rozkładu teoretycznego, czyli znana jest średnia i odchylenie standardowe i te dwa parametry są potrzebne do znalezienia wartości standaryzowanej, a ona będzie potrzebna do wartości teoretycznej. Czyli standaryzacja będzie polegała na tym, zgodnie z taką prosto zapisaną formułką, że od każdego końca przedziału odejmę średnią, a wynik jeszcze podzieli przez odchylenie standardowe. Wykonujemy takie obliczenia, jak ja tutaj widzicie. Każdy środek przedziału minus średnia, a potem jeszcze przez odchylenie standardowe. Mamy te wyniki i one oznaczają wartości z rozkładu normalnego o wartości średniej 0, odchyleniu standardowym 1. Możemy w tym momencie wyznaczyć, jakie jest teoretyczne prawdopodobieństwo wynikające z tego, że te dane miałyby pochodzić z rozkładu normalnego. Czyli wpisując rozkład normalny od naszej wartości, która ma średnią 0, odchylenie 1 i pochodzi, ma to prawdopodobieństwo skumulowane, możemy wyciągnąć wartości dystrybuanty i przeciągamy to, wiadomo, w dół z tym krzyżykiem na dół i możemy te skumulowane prawdopodobieństwa rozbić na indywidualne prawdopodobieństwa, że wartość znajdzie się w tym przedziale, w tym i w tym. Więc zobaczcie, pierwsza wartość teoretyczna jest taka sama jak u dystrybuanty, a każda kolejna stanowi różnicę między bieżącą dystrybuantą, a dystrybuantą wcześniejszą, żeby to odkumulować, czyli zrobić z powrotem na pojedyncze prawdopodobieństwa. I suma, i tak przyciągnięta formuła od drugiego wariantu do ostatniego, pozwala po zsumowaniu powiedzieć, że teoretycznie mamy rozpisany ten rozkład teoretyczny, bo mamy 98,2 całych wszystkich możliwych wartości i teraz potrzebujemy do wartości empirycznych obliczyć, ile wynoszą wartości teoretyczne liczebności. Zawsze teoretyczne liczebności w testach zgodności chi kwadrat mnożymy jako teoretyczne pojedyncze prawdopodobieństwo razy liczebność łączna wynikająca z wielkości próby. A więc jeżeli to zastosujemy tą formułkę i przeciągniemy to z użyciem dolara na poniższe wartości, otrzymujemy niemal wartość tutaj empiryczną, czyli łączna wartość teoretycznej zbiorowości jest taka sama jak tej empirycznej. Czyli tu powinno być 200, co tutaj 200. Ale teraz dalej. Musimy liczyć statystykę chi kwadrat. Mamy wartości empiryczne liczebności i teoretyczne. Teraz stosujemy ten wzór na chi kwadrat. I zgodnie z tym wzorem liczymy najpierw to, co jest w środku. Czyli od liczebności empirycznej odejmujemy teoretyczną i te wyniki mamy tutaj zapisane. Bazujemy już teraz na tej kolumnie. Zróbmy sobie jakimś kolorem typu z tym razem niebieski i tu wartości teoretyczne też niebieskie. I ta kolumna minus ta kolumna, na nich pracujemy. Czyli te wyniki mamy tutaj zapisane. Przeciągamy formułkę w dół do ostatniego wiersza, który nas może interesować. Potem każdą z tych różnic podnosimy do kwadratu zgodnie ze wzorem na chi kwadrat, ale przed sumowaniem każdą z tych różnic podniesioną do kwadratu jeszcze raz dzielimy przez wartość teoretyczną, którą co dopiero policzyliśmy. Czyli te wyniki mamy tutaj zapisane. Na końcu sumujemy tak podpisaną kolumnę i to już jest nasza statystyka chi kwadrat. W tym nic nie musimy już więcej liczyć. Ale żeby się dowiedzieć, czy rozkład jest zgodny z rozkładem normalnym, a może nie jest zgodny z rozkładem normalnym, musimy obliczyć wartość krytyczną z tego rozkładu chi kwadrat. Statystyka chi kwadrat, jej wartość krytyczna posiada dwa elementy, które musimy znać.
Po pierwsze, jest to prawdopodobieństwo, czyli dla nas jest to poziom istotności, przy którym wykonujemy ten test i stopnie swobody. U nas te stopnie swobody wyszły 3, bo to jest k minus r minus 1. Pamiętamy o tym, że k to jest liczba albo przedział, ile mamy przedział, albo ile jest po prostu wariantów danej cechy. 2, czyli stopnie swobody potrzebują tak zwanych informacji, ile było szacowanych parametrów, żeby otrzymać te indywidualne wartości teoretyczne. My musieliśmy obliczyć średnią i odchylenie standardowe, czyli tutaj R jest równe 2, a więc stopnie swobody, które zawsze w tym teście są równe K minus R minus 1, będzie wynosiło 3, bo to jest 6 minus 2 i minus 1 daje 3. I wartość krytyczna zależy właśnie od poziomu istotności i stopni swobody równej k minus r minus 1. I nasza statystyka testu, która tutaj przed chwilą była liczona, wynosi 5,568 i w porównaniu do krytycznej, które znaleźliśmy w tablicy, ona, ta statystyka, jest niższa od znalezionej w tablicach, a więc nie ma podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, która mówiła o tym, że nasz rozkład empiryczny jest zgodny z rozkładem normalnym. Nie możemy takiej hipotezy odrzucić, czyli w tym momencie powiemy, że generalnie rozkład jest normalny. W odwrotnym przypadku, gdyby jednak nasza statystyka testu była wyższa od znalezionej w tablicach wartości krytycznej, tu akurat chi kwadrat, powiemy, że odrzucamy hipotezę zerową na rzecz alternatywnej, czyli nasz rozkład jest inny niż normalny.